Proszę bardzo, pan sołtys. Ale to może pani bardzo proszę. No przepraszam, nie widziałem. Jestem mieszkańcem tej okolicy, znaczy dosłownie mieszkańcem z miejscowości Nowina, moja nazwiska Elżbieta Dżastwa. Chciałam poruszyć temat drogi, utwardzenia drogi w Nowinie. Od momentu, kiedy się jest centralny punkt, jak kończy się asfalt, odcinek 1,5 km. Jest utwardzany żużlem, który nie spełnia swojej funkcji, ponieważ sprzęt, który mają w tej chwili już rolnicy, tak się rozwinęli, jest tak ciężkim, że to wszystko jest zmielone na pył. To utwardzanie to polega tylko na równaniu. Dzisiaj świetnie to wygląda, to równanie. W tym tygodniu było równanie, są dziury, kałuże niesamowite, także nie, że państwo macie chodniki, wydrukowane ulice, nie ma różnicy między tym. W biuletynie nie widziałam żadnego planu, że w ogóle planuje się tam w ogóle utwardzić tą drogę w jakiś inny sposób. Nie, tutaj też dzisiaj nie usłyszałam żadnego słowa na ten temat. To prawda, nie jestem kompletnie przygotowana na to spotkanie bez mnie tutaj dzisiaj. Tak samo ten żużel zmielony na pył, to unosi się mniej więcej na wysokość 3-4 piętra domów mieszkalnych. To jest komfort życia żaden. Ja poświęciłam swój dorobek życia, 40 lat pracy mojej rodziny na wybudowanie tutaj domu i funkcjonowanie tutaj przynajmniej przez większą część roku. I w zasadzie spaliło się to na panewce, teraz bym rzuciła w błoto cały mój dorobek. Dziwię się, że mieszkańcy, nie ma tutaj na przykład pani sołtys, która jest obojętna, jak się z nią rozmawia, to ją to wszystko nie obchodzi. I no, oczekiwałabym jakiejś odpowiedzi, czy jakieś działania zostaną podjęte, żeby usprawnić tam komunikację. Przyjeżdżają tam transport z drzewem, z lasu. Przepiękna droga jest w lesie. Nie wiem, czy pan w ogóle znacie taką drogę. Krócz las Smolary. Tak, Krócz Smolary. Przepiękna droga. Można też taką samą zrobić. To nie musi być asfalt w tej wsi. Na tej końcówce. Tam mieszka mniej więcej przy tej drodze, na tym odcinku, jakieś 15 gospodarstw. Jest, no, połowa na pewno rolników się rozwija. To są młodzi ludzie, młodzi, jeżeli można mówić 40 lat młodzi, ja uważam, że młodzi rozwijają się, więc chyba warto byłoby mi dać możliwość uszanowania tych ich pracy, żeby to wszystko wyglądało jak należy. Z transportu tam też w kwestiach poruszania. W zeszłym roku złożyliśmy wniosek. Znaczy, moja rodzina, złożyliśmy wniosek do urzędu gminy o to, żeby ograniczyć prędkość, żeby nie było tego roznoszenia, tego wpływu, tego zanieczyszczenia środowiska jako takiego, jeżeli w ogóle to można mówić o jakąś dbałość o to środowisko. Niestety gmina odmówiła ograniczenia tej prędkości. Tam właściwie można było się poruszać przy tym stanie drogi na raptem 20 km na godzinę, żeby w ogóle jakoś tam funkcjonować. Nie oczekuję dzisiaj odpowiedzi, ale podjęcie jakichkolwiek starań i działań, żeby co robić. Taka droga, która jest w Króteczku, do tej drogi, która idzie między Kruczem a Wronkami, taka wąska asfaltówka i druga część jest właśnie taka trawiasta. Czy taka droga też nie mogłaby być, to nie musi być jakaś szeroka pasmówka, tylko jakaś węższa droga, gdzie by można po ludzku się poruszyć. To jest inny świat, w końcu my nie jesteśmy. Ta część wsi się nazywa, przez starych mieszkańców nazywana jest Chiny. Więc chyba dlatego, że są Chiny, to są zaniedbane. No, Chiny chyba się najbardziej mocno rozwijają. No rozwijają się, a tutaj jakoś tak nie pokazane jest. Dziękuję serdecznie pani za te cenne uwagi. One na pewno... Miałbym jedną uwagę. Właśnie tutaj, przepraszam, Lubasza. Na Chrobrego jest przejście dla pieszych. Na wysokości przystanku, gdzie te PKO przejezdne autobusy się zatrzymują, i tam po drugiej stronie szkoła jest przejście malowane i są kolejny takie bardzo głębokie. Tam się, tak właściwie tutaj zasada, że jak przyjadą samochody przez punkt, gdzie są światła, no to dalej jak ruszają, to już nie ma opcji, że się zatrzymują, że widzą pieszego, który ma się zatrzymać. I tam jak się idzie, to się nierówno idzie i można się po prostu przewrócić wręcz. A każdy przyspiesza tam na tym odcinku. Czy nie stać, znaczy ja wiem, że to nie jest z gminnych pieniędzy, ale czy nie można nic zrobić? A ja tu praktycznie przyjeżdżam 38 lat. I widzę po prostu, że na tej drodze nie robi się nic, żeby ją wygładzić, żeby jakoś poprawić funkcjonalność. Czy państwo nie podejmiecie też żadnych działań, żeby tu usprawnić funkcjonowanie tej społeczności? I to wszystko. Dziękuję serdecznie za te wszystkie zgeczkę.
tutaj na ten głos. Dziękuję serdecznie za te cenne uwagi. Na pewno tutaj do tego się przyjrzymy. Dostanie Pani odpowiedź oczywiście na piśmie na te wszystkie tutaj zapytania. Droga wojewódzka nr 182, która przebiega przez Lubasz, przez centrum Lubasza, jest planowana do generalnego remontu, przebudowy etapami. Też chcielibyśmy, żeby ta przebudowa była szybciej. Wiemy, że na pewno będzie ona robiona, więc miejmy nadzieję, że ona poprawi tutaj się jej stan i jakość. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Udzielimy odpowiedzi na te wszystkie pytania pisemnie. Proszę bardzo pan radny. Może tutaj kolegę Sołtysa wyprzedzę. Ja tylko chciałem powiedzieć, że o tych kolejnach mówiłem i faktycznie jakby frezarka przyjechała, to nie tylko ten odcinek, który ja powiedziałem, ale ten, co też pani powiedziała słusznie, tak. Za jednym przyjazdem można to ładnie sfrezować, na pewno będzie droga równiejsza. Złożymy zapytanie do zarządu z taką prośbą o takie doraźne załatwienie sprawy.